Cóż Ci, Jezu, damy za Twych łask stłumienie? Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam poprzez wieczny czas. Króluj Jezu nasz. Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam poprzez wieczny czas. Króluj Jezu nasz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem twoim. Pani bracia i siostry, witam w tą 29. niedzielę zwykłą. Dzisiaj w Kościele Katolickim obchodzimy Światowy Dzień Misyjny. Modlimy się za misjonarzy, modlimy się za misję. Dzisiaj też w Kościele obchodzimy wspomnienie świętego Jana Pawła II, który można powiedzieć jest patronem misji przez jego liczne pielgrzymki, podróże. Niech ta msza święta będzie dla nas pocieszeniem, niech będzie dla nas źródłem łaski na cały nadchodzący tydzień. Na jej początku uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tą świętszą ofiarę. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Gładzisz grzechy świata, przyjm łakanie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby nasza wola była zawsze Tobie oddana i abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu majestatowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie. Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Przez wzgląd na mego sługę Jakuba, Izraela mojego wybrańca, nadałem ci twój tytuł, bardzo zaszczytny, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego. Poza mną nie ma Boga. Przypaszę ci broń, chociaż mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że poza mną nie ma nic. Ja jestem Pan i nikt poza mną. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pośród narodów głoście chwałę Pana. Pośród narodów głoście chwałę Pana. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów. Pośród narodów głoście chwałę Pana. Oddajcie Panu rodziny narodów, oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce. Pośród narodów głoście chwałę Pana. Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku, zadrży ziemia cała przed Jego obliczem. Głoście wśród ludów, że Pan jest Królem, będzie sprawiedliwie sądził ludy. Pośród narodów głoście chwałę Pana. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach. Pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonania. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Jawcie się jako źródło światła w świecie, trzymając się mocno słowa życia. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami,
i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu wystawiacie mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał, czyj jest ten obraz i napis. Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Pani, siostry i bracia w Chrystusie Panu, jak to jest ciekawe, jak, że człowiek myśli, że uda mu się oszukać Pana Boga albo Pana Boga zwieść. Tak samo myślą faryzeusze, że w sposób ludzki zastawią na Jezusa pułapkę, żeby ten wpadł w tą pułapkę, ale sami wpadają w dół, który wykopali. Bo myślą o rzeczach ludzkich. Bo zadają to pytanie z perspektywy ludzkiej. Albo Pan Jezus powie, że należy podatek płacić Cezarowi, czyli trzeba wytrzymywać jarzmo rzymskie, przez to zniechęci do siebie wielu ludzi, którzy uważają, że niewola rzymska jest dla nich wielkim terrorem i wielkim upokorzeniem. Albo jeśli powie, że nie należy podatku płacić Cezarowi, to wtedy będzie oznaczało, że Jezus namawia i nawołuje do rebelii przeciwko Rzymowi. Jezus w genialny sposób mówi: nie myślicie o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. Pamiętajcie, że żyjemy w tym świecie, ale żyjemy dla Pana Boga i Panu Bogu powinniśmy oddawać to, co Mu się należy. Kiedy wertujemy karty Nowego Testamentu czy Starego, wszelka władza, szczególnie w Nowym Testamencie władza Rzymu, to osłabienie zła. Zwłaszcza kiedy czytamy Apokalipsę świętego Jana, to w Apokalipsie Cezar jest symbolem zła. Można powiedzieć nawet demonicznego zła. I możemy powiedzieć, że kiedy oddajemy Cezarowi to, co Cezara, to skupiamy się na złu. Skupiamy się na grzechu. Bo jeśli Cezar jest źródłem zła i my oddajemy to, co jest jego, to znaczy, że czynimy zło. A kiedy oddajemy Bogu to, co Bogu się należy, to czynimy dobro. Bóg oczekuje od nas, że będziemy oddawać Mu to, co Boże. Że będziemy czynili dobro, że będziemy kochać innych, że będziemy wzrastać w cnocie, a nie w złu. Dzisiaj musimy się zastanowić nad tym, czy jesteśmy ludźmi, którzy należą do Boga i oddają Bogu to, co Boże, czy należymy do Cezara i oddajemy Cezarowi to, co cesarskie. Czy patrzymy na wszystko w sposób ziemski, ludzki? Czy chcemy na wszystko patrzeć oczami Pana Boga i wzrastać? Czy naszym celem jest niebo? Naszym celem jest ziemia. Oddajmy więc Panu Bogu to, co Boże, a nie skupiajmy się na tym, co cesarskie. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. Współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo.
i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga, który włączył każdego z nas swój plan zbawienia, nieustannie wspiera nas w tym zadaniu swoimi łaskami, zanieśmy nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby docierał z Ewangelią do najdalszych zakątków świata. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za młode i biedne wspólnoty Kościoła, aby wzrastały w wierze i aby znaleźli się ludzie, którzy pomogą im w tym modlitwą i ofiarą materialną. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy wystawiają Pana Boga na próbę, aby zrozumieli, że Bóg pragnie jedynie dobra i szczęścia człowieka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za misjonarzy pracujących na terenach Ad Gentes, aby odczuli Bożą pomoc i wsparcie ludzi w ich trudnej posłudze. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nasz ochrzczonych, abyśmy obudzili w sobie ducha misyjnego i pamiętali o naszej odpowiedzialności duchowej i materialnej za wspólnoty Kościoła na terenach misyjnych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Donieśmy dzisiaj też nasze modlitwy. Prośmy o pokój na świecie, na Ukrainie. Prośmy o pokój na Bliskim Wschodzie. W chwili ciszy zanieśmy też do Boga nasze własne intencje. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, który z miłości do ludzi posłałeś na świat swojego Syna, aby założył Kościół, bez który dobra nowina dociera do wszystkich ludzi. Prosimy Cię, wspieraj nas w ewangelizacji i wysłuchaj próśb, które do Ciebie zanieśliśmy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Prości więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, daj nam z prawdziwą swobodą ducha pełnić służbę przy Twoim ołtarzu. Niech ofiara, którą składamy, mocą Twojej łaski oczyści nas z grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składamy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Naprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienie, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże. Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku.
Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i podałeś mu wszechświat godny z podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie, z radością wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna, hosanna na wysokości. Naprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, by stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości, prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorycą Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Janem Pawłem II, świętym Janem Bribafem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Pomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, w pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności.
który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech owocny dla nas będzie udział w Eucharystii, która daje nam przesmak nieba. Niech nam wyjedna pomoc w życiu doczesnym i przysposobi nas do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bóg zapłać za uczestnictwo w tej Najświętszej Eucharystii, Bóg zapłać dla tych, którzy przyczynili się, żeby ta Eucharystia była celebrowana w sposób pobożny, liturgiczny, tym, którzy czytali, tym, którzy grali, śpiewali, przygotowali. Miejcie dobry tydzień, niech Bóg wam błogosławi. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Dziewczynka szła pod drzewo.